Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na tle mamusi kwiatów z koszykiem w ręku, ale tutaj od razu uprzedzam, nie wybieram się na grzyby, jeszcze grzybów u nas nie ma, jest trochę tej wilgoci w lesie, ale może teraz dopiero po pełni coś tam się zacznie pojawiać, chociaż wątpię, no musiałoby jeszcze troszkę popadać, żeby ta grzybnia ruszyła. Wybieram się do szklarni po pomidory i o pomidory jest cały czas dużo SMS-ów od Was. Przysyłacie mi zdjęcia, liści, czy coś się dzieje, są zapytania, co się z tymi pomidorami dzieje, ale nie każda zmiana na liściu oznacza od razu chorobę. I tutaj zaraz Wam wszystko powiem, ale najpierw pokażę Wam pomidory, które w tym roku zdobyłam, bezobsługowe, samoobsługowe. I tutaj tą część filmu, która teraz się pojawi, nagrałam 2 dni wcześniej i oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie strzeliła gafy. Zamiast powiedzieć tam pomidory samoobsługowe, bezobsługowe, to ja używałam słowa samo bezobsługowe, czyli połączyłam sobie, poszłam na skrót. A co? Cała ja. Tutaj na zewnątrz w gruncie mam 4 krzaki pomidorów, które posadziłam już po prostu na przepadło. Sama nie wierzyłam, że coś z nich będzie. One w doniczkach były tak przestane, że były żółte, brązowe, wszystkie kolory chyba tęczy na nich były. Łodygi były przezroczyste, takie już no naprawdę no kończące się. I wsadziłam je tutaj w kompost. Zobaczcie, jak porosły. Podobno te pomidory są samo bezobsługowe, że nic przy nich nie trzeba robić. No ale tutaj muszę zdecydowanie oberwać liście i teraz zobaczcie, jest rano, godzina 8, jaka tutaj jest na nich wilgoć. To jest naturalna rosa z nocy i przy takim buszu tutaj jest takie miejsce troszeczkę zacienione, także one mają warunki praktycznie idealne. I teraz przy takim buszu, jak ta wilgoć się utrzymuje? One są narażone na choroby grzybowe, dlatego ważne jest przerywanie liści, żeby była odpowiednia wentylacja, żeby on obsychał, żeby dojrzewał. Tutaj już się wiąże pomidorek, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Gron jest też dosyć sporo, no ale tutaj koniecznie muszę je poprzerywać. No pędów bocznych obrywać nie będę. Zobaczę, co to jest, bo tutaj właśnie zdobyłam 4 krzaczki takich pomidorków. Zdobyłam tutaj 4 czy 5 nasionek, wysiałam je i miały one iść na ogród. No ale suma summarum, w związku z tym, że tam cały czas było zalane, zostały tutaj. No i zobaczę, co to są za pomidory, jak one będą rosły, jak się będą rozwijały. Jednego tutaj wyprowadzę, tak jak wyprowadzam wszystkie pomidory, bądź może 2, a 2 zostawię, no tak jak tutaj mówią, bezobsługowo, tylko poprzerywam im liście, żeby tutaj była wentylacja i zrobię sobie taki test, które lepiej będą owocowały i plonowały, czy jednak te zostawione samo bezobsługowo, czy te jednak wyprowadzone. No tutaj zobaczymy i pozyskam nasiona, jeżeli będą mi się one podobały i wysieję. Zobaczymy, czy coś w przyszłym roku z nich będzie, bo być może to jest F1. No tego to już akurat nie wiem. Tak było w środę rano, bo nagrywałam to o godzinie 8. Później po południu przyszłam tutaj, poobrywałam sobie z tych pomidorów liście, wyprowadziłam 2 na 2 pędy, a 2 zostawiłam, żeby zobaczyć, jak one rzeczywiście będą rosły, jak będą wyglądały. No a w nocy z środy na czwartek przyszedł deszcz. Zaczęło padać przed chwileczką. Tak delikatnie, łagodnie, ale tam od zachodu widzę, że idzie taki wał ciemnych chmur deszczowych i zaczyna padać coraz mocniej. Bańki na kałużach się stawiają, co zwiastuje dosyć taki intensywny deszcz.
czwartek rano tutaj nie przychodziłam, znaczy wczoraj tutaj rano nie przychodziłam, bo nie miałam takiej potrzeby, popadało, było podlane i przyszłam dopiero wieczorem. I doznałam chyba szoku. Pomidory tak wyglądają, zostały popalone przez ten deszcz. Wszystkie, które stoją na zewnątrz, które są na zewnątrz, liście mają popalone, tutaj kwiaty są popalone, nawet łodygi. To wygląda poniekąd jak zaraza ziemniaczana, ale wystąpiło raptownie po tym deszczu. One zostały spalone. To wszystko jest takie dziwne, bo to niby z pozoru wygląda jak zaraza ziemniaczana, ale zarazą ziemniaczaną do końca nie jest. Te w skrzyni wyglądają jeszcze gorzej. Tamte są troszeczkę pod śliwką, więc ten deszcz tak jakby mniej troszeczkę je dotknął, bo pierwsza fala deszczu oparła się na liściach śliwki, a dopiero później gdzieś tam skapywało na pomidory. Te nie były tutaj od góry okryte liściami drzewek i wyglądają zdecydowanie gorzej. Jak tutaj przyszłam wczoraj, to myślałam, że padnę na zawał, jak te pomidory zobaczyłam. No i w pierwszej chwili takie pytanie, co im się stało? No przecież przedwczoraj obrywałam liście, opryskałam je drożdżami dzień wcześniej, a zaraz kolejnego dnia one już wyglądają tak, jak wyglądają. Wzięłam sobie okulary, przyniosłam lupę, zaczęłam to wszystko oglądać, jaka to może być przyczyna. No i jako takich oznak chorobowych, żeby to było z choroby, nie znalazłam, ale znalazłam wodę w tacce, która stoi tutaj przy szklarni. Woda była taka, miała dziwny kolor, jakby ktoś sproszkował czerwoną cegłę i wymieszał z tą wodą. Taki był lekko brązowawy osad. I później tak poszłam jeszcze zobaczyć tam koło drzewa, bo też stało wiaderko i było to samo. Okazało się, że deszcz, który spadł, zawierał w sobie pył wulkaniczny. No i tutaj to nie jest żaden żart, bo przecież w mediach głośno było, że jakiś czas temu, bodajże miesiąc temu, wybuchł wulkan, on się uaktywnił, no i te wszystkie te opary, ten dym, ten pył uniósł się do sfery. No i ktoś teraz powie tak, puknij się tutaj w głowę, wulkan tam, tak daleko, po drugiej stronie, a pyły tutaj, jakim cudem? No takim, że przecież są prądy, są cyrkulacje powietrza i to wszystko potrafi sferę, kulę ziemską okrążyć nawet i trzykrotnie. Weźmy tylko, jak było niedawno, bo to jest też historia niedawna, bodajże sprzed 2 lat, gdzie głośno było o tym, jak do nas dotarł pył znad Sahary. No jakim cudem? No prądy go po prostu przyniosły. Tak samo i tutaj wszystkie te takie, które są pożary wielkie czy coś, no to krąży w sferze, to krąży i do nas również dociera. Jeżeli prądy powietrza się zmienią w naszym kierunku, no to nie ma silnych, one dotrą, no i jest to co jest, a taki pył wulkaniczny, on zawiera. Jeszcze mnie pszczoła użmliła. Dobrze, że nie w głowę, bo by bolało, tylko w rękę, to w rękę przeżyję. Będę żyć. Chyba. A wracając tutaj do tego pyłu wulkanicznego, no to on zawiera siarkę. No tutaj też możecie o tym poczytać. A siarka, no wiemy co to jest siarka. No i tak wyglądają pomidory. A w szklarni z pomidorami nic się nie dzieje. Wyglądają bardzo ładnie, bardzo dobrze. Żadnych oznak chorobowych. No więc no... No co, no popaliło pomidory. Deszcz, który przyszedł, niestety popalił je. I teraz takie pytanie, które się od Was pojawia, bo też już przysyłacie zdjęcia pomidorów porażonych zarazą ziemniaczaną. Co zrobić z owocami? Czy da się jeszcze je uratować? Jeżeli krzak jest już zaatakowany przez zarazę ziemniaczaną, pomidor, mimo to, że jest zielony, jak go zerwiecie, on i tak niestety zczarnieje. Także tutaj już nie ma sensu takich pomidorów przynosić do domu, bo one i tak zczarnieją.
ale nie wszystkie zmiany na liściach oznaczają chorobę. Jeżeli jest brunatna plamistość, to na listkach będą takie brunatne plameczki, kropki, jakby ktoś igłą zdziurkował bądź zapałką poprzypalał. Takie plamki, to jest brunatna plamistość. Zaraza ziemniaczana będzie miała takie brunatne plamy i żółte obwódki w koło. Natomiast alterioza będzie się objawiała takimi szarymi, takimi lekko brunatnymi plamkami, które będą zasychały i cały liść będzie obumierał. Jeżeli to wystąpi, od razu obrywać liście i można kupić w sklepie ogrodniczym różnego rodzaju środki bio do zastosowania właśnie w przypadku alteriozy czy innych takich chorób pomidora. Gama tych środków jest naprawdę dosyć duża i tutaj, jeżeli już jakakolwiek choroba wchodzi, no to raczej, bo wszystkie środki naturalne, które stosujemy, trzeba stosować zapobiegawczo. I jeżeli pojawia się jakieś takie mikro przebarwienie na jednym, dwóch liściach, można obrywać i te pomidory naturalnie ratować. Ale jeżeli atakuje krzak, że on już jest cały, no to musimy sięgnąć po coś konkretniejszego, bo niestety naturalnym środkiem sobie rady nie damy, zwłaszcza że mamy takie przeciwności natury, jak w tym roku. No każdy tutaj się zmaga z tymi roślinami i niejednokrotnie walka już jest niestety przegrana. Może się pojawić na liściach coś takiego, takie żółtawe przebarwienia i też dostaję od Was zdjęcia takich pomidorów i od razu jest zapytanie, co robić, co to jest za choroba. To nie jest choroba. Jeżeli liście tutaj wyglądają ładnie, są zdrowe, a są tylko takie przebarwienia, ewentualnie tutaj coś się zaczyna tak dziać, to jest oznaką braku składników pokarmowych w roślinie. One w fazie intensywnego wzrostu, gdzie już produkują grona, gdzie dojrzewają, dalej piętra się budują. Tutaj jeszcze na końcu cały czas grona się zawiązują, to wszystko kwitnie. Ta roślina potrzebuje bardzo dużo składników pokarmowych. No i często jak dostarczamy jej do korzenia, zanim ona wytransportuje to do góry, no to te górne, te grona już są coraz słabsze, takie bardziej wiotkie, bardziej mikre, liście zaczynają się przebarwiać. To jest oznaką, że te rośliny już czegoś im brakuje. Tym roślinom już czegoś brakuje. A dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne. Jeżeli są duże upały, niestety ta roślina nie przyswaja składników pokarmowych, bo ona najlepiej je pobiera, kiedy warunki są takie optymalne dla niej. Od 15 do 25 stopni. Wtedy ona na bieżąco sobie pobiera. No i oczywiście wilgoć, taka stała w ziemi, wtedy funkcjonuje prawidłowo, idealnie. Ale jeżeli przychodzą temperatury powyżej 30 stopni i ta roślinka jest w słońcu, niestety procesy zostają zachwiane. Ona też broni się przed tym upałem, zamyka te swoje otwory pokarmowe, odcina się i nie pobiera tego. Dodatkowo sucha gleba, która bardzo szybko wysycha, też tak jakby blokuje, bo do transportu składników pokarmowych, to co ja często mówię, jest potrzebna woda i optymalna temperatura. Jeżeli jedno z tych tutaj zawiedzie, niestety składniki pokarmowe nie będą dostarczane roślinie, a co za tym idzie, ona będzie właśnie już odczuwała głód i będzie nam wysyłała sygnał na swoich liściach, żeby ją dokarmić. No i teraz pytanie, co zrobić, skoro te warunki utrzymują się cały czas na takiej skali niekorzystnej, jak tą roślinę dokarmić?
opryskiem, kochani. Robimy opryski. Najlepiej jest to robić wieczorem, z tego względu, że roślina będzie miała całą noc warunki takie optymalnie dobre dla niej, bo będzie chłodno tych 12 godzin. Ziemię, jeżeli zwilżycie, będzie cały czas wilgna. Roślina się otworzy na jedzenie. Ona wtedy będzie jeść. Oprysk dolistny działa natychmiastowo, bo tutaj one też mają szparki, mają otwory, liście, łodygi tak samo i one tymi otworami będą pokarm pobierały. Korzeń, zanim nam wytransportuje, to trwa 1,5 do 2 dni, żeby dokładnie dokarmił roślinę. Liściem trwa to do 2 godzin. I tutaj też jest istotne, że jeżeli rośliny są na zewnątrz, każdy oprysk, który wykonujecie, musi być minimum 2-3 godziny bez deszczu, po to, aby właśnie roślina zdążyła to wchłonąć, zjeść. No i teraz też to, co ja często mówię, jak opryskujecie, czy od zarazy, czy od mszycy, czy dokarmiacie, często lecimy sobie po wierzchu i po kłopocie, ale ja powtarzam zawsze, żeby opryskiwać również od dołu, z tego względu, że zobaczcie, liść z wierzchu wygląda tak, on jest tak jakby nawoskowany, dlatego że on się broni przed warunkami atmosferycznymi, przed słońcem. On jest tak skonstruowany, żeby tutaj też zatrzymywać te niekorzystne warunki atmosferyczne, ale od spodu już wygląda całkiem inaczej. Jest taki delikatniejszy, zobaczcie, omszony. I tutaj on jest właśnie najbardziej delikatny, dlatego zwróćcie uwagę, jeżeli siada mszyca na jakichkolwiek roślinach, to zawsze ona siedzi pod liściem, bo tutaj ma najłatwiejszy dostęp do niego, a z tej strony jest jej ciężko. Dlatego i oprysk należy wykonywać i od góry, i od dołu, żeby to wszystko bardzo ładnie się wchłonęło. Te moje skarbulki też tutaj już liściami wysyłają mi ostry sygnał: Reniu, daj nam coś do jedzenia, daj nam coś jeść, bo jest nam mało. No jest im oczywiście, że mało, bo zobaczcie, ten pomidor już ma ojojoj, chyba ze 3 metry wysokości i tutaj od samego dołu jak wiążą się grona, jedno, drugie, tu jest kolejne. Popatrzcie, ile tych gron jest i one idą cały czas wzwyż. Kolejne się budują. Tutaj na samym czubku już się wiążą kolejne owoce. Tu nawet jeszcze się wiąże owoc, a tu wyżej jeszcze kwitnie. Więc tutaj jest co karmić. Ten krzak naprawdę musi się ostro spinać, żeby to wszystko wykarmić. Żaden kwiatek nie obsycha, nie opada, nie żółknie, czyli ona cały czas sobie tutaj, ta roślina, daje radę, wykarmia mi to wszystko. No ale już wysyła sygnał, daj jeszcze mi jeść, daj mi tutaj papu, bo mi jest mało. No i dzisiaj tutaj zaraz przyjdę i będę ją dokarmiać dolistnie. Te nasze roślinki teraz, gdy są w takiej intensywnej fazie produkowania owoców, produkowania kolejnych gron kwiatostanowych i owocowych, potrzebują niesamowitej ilości pokarmu, potrzebują składników mineralnych. No i tutaj teraz najważniejszy jest przede wszystkim potas, który gra pierwsze skrzypce, jak już wiążą się właśnie owoce do momentu wytwarzania się gron kwiatostanowych, azot, gnojówki z pokrzywy, ale jak już te grona się pojawiają, azot odstawiamy, bo będzie tylko masa zielonych, niepotrzebnych liści i to będzie wszystko pędziło w górę, będzie mało gron, bo to będzie pędzić, azot po prostu pędzi. A teraz trzeba potasu, cynku, molibdenu, żelaza, fosforu, przede wszystkim wapnia, nie wapna, bo tutaj też była taka sytuacja, że ktoś pomylił po prostu wapń z wapnem i
zastosował sobie wapń na pomidory. Wapń odpowiada za suchą zgniliznę. Jeżeli braknie wapnia w pomidorach, będzie sucha zgnilizna wierzchołkowa i te pomidory będą owoce, będą takie dupki miały zaschnięte. Także to wszystko jest istotne. No i teraz bardzo dobrze sprawdza się gnojówka z żywokostu, gnojówki takie mieszane, żeby one były. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zrobić gnojówek, bądź po prostu nie chce, bo są różne sytuacje, to w sklepach ogrodniczych jest tak szeroka gama produktów bio, produktów takich mało inwazyjnych, że możecie sobie iść, pójść, dopytać się, a dla tych, którzy mają czas, chcą latać na te zioła, no to latajmy, róbmy te gnojówki, bo ja też tutaj robię, cuduję, kombinuję z tymi pomidorami, no i opryskuję je, co chwila tutaj latam do karmiam, żeby one ładnie wyglądały, żeby krzak był w stanie wykarmić to wszystko, co tutaj żeście przed chwilką widzieli, no bo to nie sposób jest go zostawić tak, żeby on rósł, bo jeżeli nie dostanie odpowiedniej ilości składników pokarmowych, to, co jest tutaj, wyżej, niestety będzie żółkło, opadało, bo roślina nie będzie w stanie tego wykarmić. Tutaj mają się dobrze, chyba dobrze je dokarmią. Wyglądają ładnie, tak jak ich właścicielka. Dobrze wykarmione, nie? Przyszedł mąż i teraz się pożalę. Pszczółka mnie urządliła. To jak mi przykro. Ale ona mnie tu zaatakowała. Oj, Boziu, kocham. A urządliła tu, bo zaczęłam, wiesz... Pszczoła kamikadze chyba. No jakie kamikadze? To ona zrobiła na mnie zamach. No właśnie, kamikadze. Ale wiedziała, że nie przeżyje tego. No nie przeżyła. Aha, a mnie tutaj już puchnie, już czerwienieje mi. Ojej, widzisz? No, widzisz, jaką mam bubę? Oj Boże. Co, idziesz do pszczółek zaglądać? Idę zobaczyć tam, czy mnie nie ma. Czy ciebie nie ma? No tam cię na pewno nie ma, to idź zobacz, czy ciebie nie ma, a ja poobrywam pomidorki. Temat pomidorów jest bardzo obszerny, bardzo ciekawy i tutaj nie ma co się bać uprawy pomidora, że sobie nie poradzimy, że coś skiepścimy. No możemy coś skiepścić, oczywiście, że tak. A myślicie, że ja nie skiepściłam? Mało razy. Też na przestrzeni lat cały czas się uczę, prowadziłam różnego rodzaju doświadczenia. I to nie jest tak, że człowiek się z tym wszystkim rodzi. Każdy rok jest inny, rok rokowi jest nierówny. Tak samo i ten też ostro mi tutaj daje w tyłek. Uczę się nowych, powiedzmy, jakichś doświadczeń, robię nowe obserwacje. No i co? No i trzeba iść dalej. Na dzisiaj to będzie tyle. Nazbierałam pomidorów i idę do domu. Także no tutaj mówię, nie każda zmiana na liściu to jest od razu choroba. No i ze wszystkim trzeba tutaj przede wszystkim systematyki, bo wchodzić z działaniem, jak już coś się dzieje, to często jest za późno. Musimy sięgać wtedy po takie bardziej ostre środki. Ale jeżeli będziemy to robić systematycznie, zapobiegawczo, to większości chorób możemy uniknąć. Co? No bo się skradasz, nie wiedziałam, co ty mi chcesz zrobić. No nic, no stoję sobie tak. Ja cię tu widzę w kamerze, że idziesz, skradasz się. No ja wiem, że mnie widzisz. Ja tam wiem, co ty, jakie ty masz plany. No a, ty po pomidora. Ja myślałam, że ty może przytulić mnie chcesz albo coś. A on po pomidora. No wiesz ty co? A dobra, później cię będę... Na krzaku był, to nie chciał zerwać, ale z koszyczka to bierze, widzicie? Też tak chyba macie w domach, nie? No boś nie krzyczała, nie rusz, bo będziesz film kręcić. Dzisiaj rano poszedł, ja mnie tylko nie ruszaj, bo będę film nakręcać. Nie zrywaj mi ani jednego, bo mam policzone. Teraz już można. Oj, wesoło jest u nas. Trzymajcie się, kochani. Życzę wam tutaj takiego
dystansu do wszystkiego, cierpliwości i radości, podchodzenia do wszystkiego z radością, bo spinanie się naprawdę nic tutaj nie pomoże. Na naturę wpływu nie mamy, ona rządzi się swoimi prawami, wie co robi. No, ten rok jest naprawdę ciężki, jest bardzo odmienny od innych, każdy z nas się z czymś boryka. Wszystko jest przyspieszone o miesiąc i no zobaczymy, co to z tego będzie, bo może tak być, że będziemy mieć szybką i ostrą zimę i natura już o tym wie, co będzie, a my jeszcze nie wiemy i tutaj się dziwimy, co się dzieje. No ale zobaczymy, czas pokaże. A na dzień dzisiejszy życzę Wam radości, zadowolenia i takiego optymistycznego spojrzenia mimo wszystko na to, co się dzieje. Do następnego!